No to wylądowałem w Kuala Lumpur. Piętnaście godzin lotu, nigdy nie jest przyjemne, ale jestem i się cieszę. Pierwszy wieczór w Malezji, zobaczcie jak pada, jaka pogoda w Kuala Lumpur. Złapię coś do jedzenia i tyle z tego wieczoru. Pada strasznie. Pada strasznie, kupuję właśnie sok. Jestem w takim bardzo tradycyjnym miejscu, jeżeli chodzi o malezyjskie jedzenie. To jest, w tym miejscu można kupić nasi lamak. Co w wolnym tłumaczeniu znaczy kokosowy ryż. Ryż taki ugotowany w kokosach, a za mną stoi właśnie stanowisko jest. Zaraz wam pokażę, gdzie sobie takie danie zamówiłem. Miejsce nazywa się Nasi Lamak Van Yo. I tutaj kupujecie, tu jest kolejka. Jeżeli chcecie Nasi Lamak, to tu jest ryż. Pani nakłada ryż na taką porcję. I ten ryż możecie sobie zjeść z różnymi dodatkami. Jest masę różnych dodatków, między innymi jajko i różne kurczaki. Tu jest na przykład kurczak w głębokim oleju, tu jest w jakimś takim sosie w polewie, czyli taki miks wszystkiego, a ja sobie wziąłem właśnie te trzy kurczaki różne i wziąłem sobie jeszcze kałamarnicę tutaj. Linia malezyjskiego fast foodu. A tak wygląda właśnie całe danie. Miks wszystkiego tutaj na tym talerzu i podobno tak się to je. Jestem strasznie głodny, więc wcinam. Tak sobie wracam do domu, do hotelu po jedzeniu wieczorem i zobaczcie, co za mną stoi. Wyglądają jak kosze na śmiecie. To są kiełki soi, które są dostarczane na targ. Jest godzina 8 wieczorem i teraz dopiero przyjeżdża transport, który dostarcza je i będą gotowe na rano. Jak zacznie się handel. Zobaczcie, w takich koszach wielkich te kiełki soi. To nie ma tak, że tacki są jakieś takie delikatne, tak jak u nas, tylko o, takie wielkie bakety wożone są. A tutaj jest ten targ. A tutaj jakby ktoś miał wątpliwości, jakie mięso się sprzedaje, to się sprzedaje właśnie wołowinę. A tu jest głowa byka tego, który chyba tutaj wisi, rozświartowany. A tam rybki. Pierwszy dzień się kończy, idę spać. Cześć, do jutra.